Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby twoja praca była oparta o twoje najsilniejsze strony i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu codziennym. To ten podcast jest właśnie dla ciebie. Startujemy? Zwykle mówią, coś się kończy, coś się zaczyna, ale w tym przypadku wygląda na to, że nie mówimy o żadnym końcu, a mówimy o super początku fajnej nowej rzeczy. Witamy naszych słuchaczy, to fajnie powiedzieć w rzeczywistości RTCK, bo to tutaj pierwszy raz usłyszałem od Marcina, że wiara rodzi się ze... Znaczy nie pierwszy raz usłyszałem od niego, ale to mnie bardzo ujęło w rzeczywistości audiobookowej, bo od tego zaczęła się moja świadomość RTCK, że wiara rodzi się ze słuchania. Mamy fajne przejście, bo jesteśmy w roku dziesięciolecia RTCK. Dobrze mówię, Kamilu? Tak jest. No i postanowiliśmy zacząć coś nowego. Dlaczego teraz? Dlaczego tak późno? Dlaczego dopiero po 10 latach? A może dlaczego w sam raz? No to jest pytanie, które ja wczoraj sobie zadawałem, jak myślałem o tym naszym pierwszym odcinku. Dlaczego startujemy dopiero teraz? Szczególnie, że ty, Piotr, lobbowałeś ten temat już od dobrych chyba 4 lat. No i jak to z każdą rzeczą, myślę, te, które mają dużą wartość, to gdzieś tam muszą dojrzeć. Natomiast moja odpowiedź wczoraj była taka, że tak naprawdę to nie ma na to dla nas wytłumaczenia. I tak jak się zaczyna każda msza, zgrzeszyłem myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Tak. Ja myślę, że tak, prawda jest taka, że to jest zaniedbanie, które no, w końcu trzeba się nawrócić po raz któryś i myślę, że rozpocząć dzielenie się, no bo tak naprawdę to o to chyba chodzi, dzielenie się całym tym arsenałem, lawiną materiałów, które czekają w naszych magazynach, nigdy nie publikowane, no że koniec po prostu z tym grzechem, no nie, trzeba się nawrócić, trzeba zacząć to publikować. Nie wiem, jaki Piotr, ty masz pomysł na ten dzisiejszy odcinek, bo to też jest taki fakt, no nie, że wracamy do tego, bo wy, panowie, nie wiem w ogóle, czy ludzie nas znają, bo być może się tak okazać, że nas nie znają. Ja jestem Kamil Zbozień, piszę maile do społeczności, być może jestem części osób znany. Natomiast mamy dzisiaj z nami Piotra Piwowara. Witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich tłumnie zgromadzonych słuchaczy. Piotr przywołał ten cytat świętego Pawła, wiara rodzi się ze słuchania, który usłyszał od Marcina. Natomiast Piotr przez ostatnie lata był największym protagonistą, lobbystą tego cytatu. Lobbował przez 4 lata, w końcu wylobbował. No ale Piotr, też wróciłeś, miałeś swoją przerwę, tak. Nie wiem ile czasu, 2 lata? Dwa, w porywach chyba do 3, ale to liczmy, że jakoś tak, chyba ze 2 lata. Czyli zbuntowałeś się, nie było podcastu, odchodzę. Nie, ale słuchajcie, to może w następnym odcinku, bardzo dziękuję za miłe wprowadzenie, ale słuchajcie, bo to rzeczywiście dzieje się mała historia. Zaraz dojdziemy do pana Adama, on cierpliwie czeka, ale to wisienka zostaje na koniec tego tercetu. Zaraz powiem też dlaczego, ale przeczytałem sobie jakoś na końcówce mojej przygody sprzed 2 lat z RTCK, wielkiej przygody, i wtedy napisałem sobie coś, bo chodziło mi to na myśli od dawna. I teraz patrzcie, jak Pan Bóg działa. Słuchajcie, ja jestem taki Gedeon i mówię tak, mokre w środku, suche na zewnątrz, to może teraz na odwrót. I teraz patrzcie. Stoi przede mną kubek Adama, święty Maksymilian Kolbe. Na moim tablecie jest od tamtego czasu cały czas święty na maksa Maksymilian Kolbe. I napisałem sobie wpis, mój pierwszy blogowy, który dotąd nie zobaczył światła dziennego. On jest gdzieś z listopada 2017 roku, czyli jakieś 2 lata temu. I tam, słuchajcie, napisałem sobie tak.
że chodzi za mną Pan Bóg i zachęca mnie do tego, żebyśmy w końcu zaczęli opowiadać o Jego wielkich dziełach. RTCK to już robi od dawna, no nie? Ale w takim troszkę bardziej przyziemnym, w takim dyskutanckim, takim rozmownym, podcastowym może... ja wtedy tego nie wiedziałem. Ja tam napisałem tak, jestem na zakręcie, nie wiem, co się tam wydarzy, ale najprawdopodobniej wcale nie chodzi o bloga. I słuchajcie, na którymś teraz aniele w ciągu ostatnich dni ja się kapnąłem, że co robił Maksymilian Kolbe, rozumiecie, on był podcasterem. On założył Radio Niepokalanów, to jest trochę śmieszne, wiecie, ale mam ciary na plecach, jak o tym teraz mówię, ale to on mówił, no nie, że media w ewangelizacji to jest naprawdę potęga i on był podcasterem, on założył radio, a później jak się wziął za gazetę, to Japończycy ją musieli drukować, bo z nakładami nie nastarczali w Polsce. Także myślę, że na wszystko jest właściwy czas, kończąc teraz tą małą dygresję i przechodząc do naszej wisienki na torcie, że ten podcast, to my sami jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co nam Pan Bóg chce nam włożyć w te mikrofony, ale się okaże wszystko, no nie? Bardzo niedługo. To teraz, jeśli mogę, to ja przedstawię trzeciego zawodnika, bardzo który proszę. Z nami tu siedzi. Pan Adam Szymczak. To jest podcaster przed wszystkimi, pierwszy podcaster, którego poznałem osobiście kilka lat temu. To jest właśnie pan Adam Szymczak. Jestem przeszczęśliwy i przedumny, że w tym tercecie inicjującym podcast RTCK możemy spotkać się razem. Cześć, Adam. Bardzo mi miło słyszeć takie wprowadzenie. Dzięki, Piotr. Tak. Ja jak słuchałem ciebie, jak wcześniej tutaj mówiłeś, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby zacytować znanego nam tutaj księdza, jezuitę, ojca Wojtka Kowalskiego. Przypadek? Sam jesteś przypadek. Nie ma przypadków. Mam też drugi cytat, który chciałbym zacytować po tym, jak posłuchałem Kamila, bo nasz ostatni autor, który dołączył do naszego grona, Aleksander Bańka, w książce o aniołach napisał o zmarnowanym dobru. I napisał o wielowymiarowym, zmarnowanym dobru. On miał na myśli aniołów, ale tutaj mówimy teraz o rzeczywistości podcastowej i o tym, czym chcielibyśmy się z Państwem dzielić. Mamy tutaj bardzo dużo treści, która nigdy wcześniej nie została wykorzystana. Mamy dużo pomysłów, które moglibyśmy wprowadzić w życie, podzielić się z Państwem i myślę, że nie chcemy już więcej tego dobra marnować. Dokładnie tak. Mało tego, że nie chcemy marnować, chcemy was, kochani, którzy teraz tego słuchacie, bo ten odcinek też jest po to, żeby was wprowadzić tą rzeczywistość, żeby was zachęcić do tego, żeby wam pokazać, jak my będziemy, może chociażby na początek, ale jak my będziemy rozumieć podcast, ale też was zaprosić do tego, żebyśmy to mogli robić razem. Do końca jeszcze nie wiemy, jak to zrobić technicznie. Nie, może trochę wiemy, ale chcemy, żeby jak najszybciej udało się z wami też łączyć w tym podcaście. Żebyście mogli do nas, z nami się skontaktować i żebyśmy mogli was i żebyście wy nawzajem mogli się usłyszeć w tej społeczności RTCK. A ja mam, słuchajcie, pomysł, no bo mówimy o tym dzieleniu się, że chcielibyśmy rozpocząć. Ten pierwszy odcinek miał być taki wprowadzający, czyli opowiadający o tym, po co, dlaczego uruchamiamy ten podcast. Natomiast co stoi na przeszkodzie, czy stoi coś, Piotr, na przeszkodzie, żebyśmy już z grubej rury podzielili się czymś? Ja mam pomysł. Powiem ci, zobaczymy, co o tym pomyślisz i czy go wykorzystasz. Natomiast jesteśmy w takim momencie dzisiaj działalności, gdzie mamy na tapecie projekt z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz to jest człowiek, który, jak to Adam napisał ostatnio, Adam też jest naszym storytellerem, większość tekstów, które wychodzą od RTCK, to są właśnie teksty Adama. Adam, jak pisał ostatnio o księdzu Piotrze. O księdzu Piotrze. Cały bajer w naszym podcaście będzie polegał na tym, że nie mamy scenariusza, to już się kapnęliście, bo każdy się rozgadywał. I że będziemy się Ale mamy plan. I będziemy się mylić. Ale mamy plan. Pewnie wszyscy na to teraz będą czekać. Adam napisał, że ksiądz Piotr to jest człowiek, który dał
jego przesłanie dało początek marce RTCK. To jest mocne. Ja pamiętam, że zanim jeszcze powstało RTCK, zanim jeszcze trafiłem do finansów, o czym może część z Państwa wie, to byłem człowiekiem przygnębionym, wychodzącym z kryzysu, którego jedyną receptą na to, żeby przetrwać dzień, była msza o godzinie 18 gdzieś w Krakowie w parafialnym kościele. Chodziłem tam codziennie, podtrzymywałem swoje życie i dowiedziałem się od swojego przyjaciela, że do Krakowa przyjeżdża pewien ksiądz, Piotr Pawlukiewicz. Nie znałem wtedy człowieka, natomiast mój kolega, który ze mną mieszkał, był na jego mszy i powiedział, że pierwszy raz w historii widział coś takiego, że ludzie wybiegają z tramwaju i biegną do kościoła. Mówi, w ogóle był w szoku, co się dzieje, ludzie biegną do kościoła. Ja wtedy poszedłem w niedzielę, pół godziny przed mszą, nie było szans, żeby się dostać. Stałem gdzieś przed kościołem ojców dominikanów i ksiądz Piotr wypowiedział wtedy takie słowa, które do mnie, do człowieka, który był na czwartym roku informatyki, sfrustrowanego, całkowicie poza swoim powołaniem, gdzieś tam przygnębionego kryzysami osobistymi, ksiądz Piotr powiedział takie słowa, że większość ludzi popełnia wciąż ten sam błąd, że szukają tego, co potrzebuje świat w pierwszej kolejności, nie? Zapominając o tym, że świat potrzebuje ludzi żywych, którzy robią to, co ich ożywia. Ja wtedy byłem sfrustrowanym informatykiem, który poszedł na informatykę dlatego, że świat potrzebował informatyków, że po informatyce można było zarabiać dobre pieniądze. I te słowa po prostu wstrząsnęły mną, później jeszcze wiele miesięcy musiałem jakoś sobie tam z nimi radzić, ale wtedy poznałem kapłana, który dzielił się żywym, życiowym słowem, które poruszało pragnienia serca i faktycznie to jego przesłanie, że świat potrzebuje ludzi żywych, którzy robią to, co ich ożywia, dało początek marce RTCK. Pierwsza nasza strona internetowa, jeszcze wtedy Mo Records, to była strona, na której to hasło było wypisane, na pierwszej stronie. Ludzie wciąż popełniają ten sam błąd, szukają tego, czego potrzebuje świat i tak dalej. I dlaczego o tym mówię? No bo na przykład jeden z materiałów, który ty, Piotr, znalazłeś, materiał, który leży w naszym magazynie, to jest materiał z księdzem Piotrem, czyli wywiad, który z nim przeprowadziliśmy, jak był u nas kilka lat temu i który nie ujrzał światła dziennego. A to jest ciekawe, bo o kim tam mówi między innymi? O Maksymilianie. Kolej. Dokładnie tak. Przypadek? Przypadek. Sam jest przypadek. No to mówiłem, nie sądzę, teraz Adam będę mówił, nie sądzę. Teraz będę mówił, sam jest przypadek. Więc wczoraj, jak myślałem o tym zaniedbaniu, nie? Że mamy tyle materiałów, to pierwsza rzecz, o której pomyślałem, no to taka, no to podzielmy się tym, tak. Nie? Czy możemy puścić ten wywiad? Jak najbardziej. Teraz? Na przykład. To ognia. Jakie pytanie powinien sobie zadać dzisiaj mężczyzna, który chce budować silną i stabilną rodzinę? Mężczyzna, dodajmy, chrześcijanin. Tak, chrześcijanin. Powinien sobie zadać, co ja mam naśladować w męstwie Jezusa Chrystusa. Jak, co to znaczy być według Jezusa Chrystusa silnym mężczyzną? Proszę zwrócić uwagę, Jezus nigdy nikogo nie uderzył. Nawet scena wyrzucenia kupców ze świątyni jest bardzo ciekawa, bo tam też jest napisane, nie jest napisane, że kogoś uderzył. Miał bicz, ale ze sznurków. Po co Ewangelia podaje ten szczegół, że ze sznurków? Bo biczem ze sznurków się nikogo naprawdę mocno nie uderzy. Rzemieniem się uderzy, łańcuchem się uderzy. Jeden pan mówił, że jak tata chciał go zbić, to bił go krawatem, bo to nic nie boli. Pan Jezus miał zbić ze sznurków, ale więcej tam było takiego przestraszenia, psychologicznego ataku niż realnego. Gdyby on kogoś pobił rzeczywiście do krwi, wyciągnęliby to na sądzie, na jego procesie sądowym. Jezus używa siły ducha. To jest nieprawdopodobne, dla mnie fascynujące. Jezus nigdy nie powiedział, a to ci kłopot, ale się narobiło. I co my teraz zrobimy? No coś się czegoś poradzić. On zawsze wie, co powiedzieć, co zrobić, jak się zachować i zawsze robi to bezbłędnie. I to jest ta jego siła, że kiedy powiedział w Ogrójcu, ja jestem, żołnierze się poprzewracali.
Proszę Państwa, są tu, przejdę na kobiety, są takie kobiety, przy których się brzydkiego, sprośnego kawału nie powie. Po prostu nie powie się. Ona spojrzy i się kawał cofa z powrotem do głowy. Natomiast są takie kobiety, przy których można mówić kawał, one nieprzyzwoite. Tak samo faceci. Są faceci, którzy powiedzą stop i wszystko się zatrzymuje. Są faceci, którzy krzyczą, kopią, warczą, krzyczą stop i nic się nie zatrzymuje. To właśnie trzeba mieć takie coś w środku. Taka tajemnica człowieka. Taka tajemnica Maksymiliana Kolbe, który tak do takiego, przepraszam, zbaranienia doprowadził tego Niemca, że on mu zaczął mówić per pan. W obozach koncentracyjnych żaden Niemiec do więzienia nie mówił pan. Świnio, psie. A Maksymilian wyszedł przed szereg, co już było nieprawdopodobne, bo za to się dostawał kulę w łeb, za wyjście bez wywoływania przed szereg. Stanął naprzeciwko, spojrzał mu oczy i ten zapytał, kim pan jest. Otóż chodzi, żebyśmy mieli taką siłę, żeby przy mnie nie mogło się dziać zło, żeby się ludzie reflektowali, a ja żebym służył ludziom swoją siłą i prostował im drogi wiodące do pana. Czyli ja bym chciał podsumować, co jest największym wyzwaniem dla dzisiejszego mężczyzny, chrześcijanina? Pokonać pierw samego siebie. To mówi ojciec Szóstak, słucham go z zainteresowaniem, że średnio ceni te ruchy takie wojowania z kimś, rycerze gdzieś tam idą. Pokonać samego siebie. To jest moje ja, fałszywe ja, jest moim najgorszym wrogiem. I mężczyzna, który pokona samego siebie, który się przestanie bać, a może nawet nie przestanie, który będzie umiał pokonać strach. Pójdę tam, załatwię, tu się odezwę, tutaj zareaguję. Jest mocarzem, jest potężnym mężczyzną. I to był ksiądz Piotr Pawlukiewicz, bo popatrzcie, tak jak Kamil powiedział przed chwilą, że idea RTCK od niego wyszła, no ja też pamiętam z moją obecną żoną Kasią, wtedy księdza Piotra też poznałem przez uszy, czyli to taki wstęp do podcastu, czyli seks, rutyna czy rzemiosło słuchaliśmy w moim Nissanku na stary olej po frytkach, a teraz zobaczcie, podcast tak naprawdę, ja nie wiem jak to Max Kolbe wykombinował, ale jak kilka dni temu podszedłem do Adama i mówię, Adam, pasuje, żeby ten podcast to jednak robić, nie? Bo od ciebie dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy i to Adam był Bonaparte podcastowy w RTCK, bo to tak jak mówiliśmy, pierwszy żywy podcaster, którego zobaczyłem na oczy. I później spotkałem Kamila i mówię, Kamil, mamy super wywiad z księdzem Piotrem, ale tam nie ma obrazu za bardzo. Trzeba to jakoś puścić przez uszy. No i kochani, przed momentem usłyszeliście tylko fragment wywiadu z księdzem Piotrem. Mamy w naszych annałach jeszcze całkiem pokaźną liczbę minut tego wywiadu, ale chcemy się nim podzielić z wami w następnym odcinku, bo o to nam właśnie chodzi, żebyście mogli czerpać z tego bogactwa treści, którymi dzielą się nasi autorzy. Kamilu? Tak jak widzicie, plan jest prosty, ale chcielibyśmy was prosić, szczególnie na tym starcie, który jest dla nas ważny, o taką informację zwrotną. Właśnie jak wy to odbieracie, czy to dla was jest wartościowe, czy jest w jakiś sposób pomocne, czy chcecie, żebyśmy to kontynuowali. Także serdeczna prośba o to. W komentarzach, Piotr, czy gdzie takie rzeczy się będą... Na razie to ciężko powiedzieć, bo nie wiem, gdzie nas usłyszycie w tym momencie, bo chcielibyśmy bardzo, żebyśmy pojawili się w waszych czytnikach podcastowych. Tak, ale myślę, że też udostępnimy i chyba tak trzeba będzie zrobić na naszym biurze prasowym. Dodamy taką osobną kategorię podcast, tam każdy odcinek będzie opisany i tam będzie też możliwość, żeby dać komentarz. I może to można jest tak ciekawe. Tak, bo gdziekolwiek, tak? Czy ktoś nas na Spotify tak usłyszy, czy gdzieś, to żeby każdy, kto nas teraz słucha, wiedział, że na naszej stronie rtck.pl łamane przez biuro prasowe jest kategoria podcast. W formie wpisu będzie cały odcinek tam zamieszczony i tam będzie, to chyba super, będzie najlepsze super miejsce, żeby zostawić komentarz. Czyli albo odpowiedź na maila, albo komentarz w biurze prasowym, tak? Ale jestem jeszcze ciekaw, co pan Adam przygotował, jakie tam punkty, bo wiem, że ma wypisane punkty na temat tego naszego pierwszego odcinka. Tym bardziej, że to pewnie Adama będziecie słyszeć częściej niż dzisiaj, bo dzisiaj tośmy go zdominowali, panie Kamilu. To się okaże. To się okaże. No właśnie, bo punkty mogą sięgać po ranka, ale tak naprawdę Adam jest blisko tych treści i on je mieli całym swoim środkiem i sercem. Także jeden z planów podcastowych jest właśnie taki, żeby to Adam był,
był częstym gościem tych odcinków i żebyśmy właśnie skorzystali z tego, co z Adama wyjdzie przez mikrofon do was. Adam, teraz ty. Ja bym nie powiedział, że mnie zdominowaliście, ja po prostu lubię was słuchać. Adam! Zostaniemy kolegami jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej? Trudno mi to sobie wyobrazić. Kamil powiedział, że mam przygotowane punkta, ja bym to też nie nazwał punktami, taka skromna notatka. Chciałem się po prostu dobrze do tej pierwszej rozmowy przygotować. Chciałem bardziej zmierzać do tego, bo już zmierzamy do końca, jak rozumiem, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby nas słuchali, żeby sięgali często po ten podcast. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, że mamy niepublikowane dotąd treści. Kamil, powiedziałeś o tym, że mamy treści z konferencji. Mamy naprawdę super dużo różnych ciekawych rzeczy. Nie zostało tutaj powiedziane, że mamy zawsze, jak organizowaliśmy konferencję, przecież każda konferencja kończyła się pytaniami do naszego autora, do naszego zaproszonego mówcy i najczęściej były to super rzeczy, które były jakimś rozszerzeniem, uzupełnieniem tej treści. Czasem te treści wykorzystywaliśmy, a często nie. I takich rzeczy w archiwum mamy dużo, więc jeżeli znacie nasze wcześniejsze tytuły, audiokonferencje i chcielibyście pogłębić treść, która tam się znajduje, to w tych podcastach myślę, że będziecie mieli szansę na to, żeby tą treść pogłębić, bo będziemy wam te materiały udostępniać. Mamy fragmenty, które wykorzystaliśmy w formie wideo na naszych kanałach na YouTubie czy na Facebooku. Zwykle jest tak, że forma wideo wiąże się z tym, że te treści muszą być w jakiś sposób okrojone, dlatego że wideo rządzi się innymi prawami, tam bardziej kierujemy się w tym, żeby te materiały były krótsze. Ale nagranego materiału zwykle jest więcej niż używamy w wideo, więc jeżeli znacie też nasze rzeczy, które widzieliście po prostu gdzieś, to myślę, że będzie to dla was interesujące, żeby posłuchać też, co było tam w tych treściach, w tych materiałach opublikowanych więcej. To są tylko takie krótkie zajawki. Kamil, powiedziałeś o tej informacji zwrotnej. Mam nadzieję, że ten podcast będzie żył swoim życiem, że będzie się budować wokół niego też społeczność. Mam taką nadzieję, dlatego że podcasty w Polsce są coraz bardziej popularne. Jest teraz na nie boom. Mamy też taką ambicję do tego, żeby naszych odbiorców, którzy do tej pory słuchali nas między innymi z konferencji audio lub czytali nasze książki, a niekoniecznie mogą wiedzieć o tym, że istnieje taka forma publikowania treści jak podcast, żeby również do tej treści was zachęcać, żebyście z niej korzystali, bo możecie to robić w bardzo fajny sposób, wykorzystując wasz czas w ciągu dnia, jadąc do pracy czy wracając z pracy, przy sprzątaniu, gotowaniu. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja, żebyśmy wam mogli udostępniać to dobro, o którym tutaj wcześniej mówiliśmy, i żeby to dobro do was trafiało w sposób bardzo przystępny, bardzo przyjazny i taki, który wy polubicie i będziecie mogli często z tego korzystać. Wy nas do tej pory znacie tak naprawdę najbardziej z tego, co robimy, czyli z naszej działalności, z naszych produktów, z naszych audiokonferencji, na które część z was była u nas tutaj osobiście w Nowym Sączu czy w innych miastach, w których te konferencje organizowaliśmy. Znacie nasze tytuły, znacie nasze książki, w które ostatnio weszliśmy. Natomiast wydaje mi się, jest to, znaczy jestem do tego przekonany, że duża część z was nie zna nas i w tych podcastach będziecie mieli szansę na to, żeby poznać nas, poznać naszą ekipę, poznać naszą firmę bardziej od środka, zapoznać się z naszą kulturą, z tym, jak my funkcjonujemy i w jaki sposób to robimy. Tak jak Kamil tutaj wcześniej powiedział, jak my przeżywamy te treści, bo to jest bardzo wartościowe. Ja będąc tutaj w środku i myślę, że też wiele osób innych, które razem ze mną tutaj pracują, mają tego świadomość, że to jak my tymi treściami żyjemy, jakie przerabiamy, mówiąc w cudzysłowie, w naszym życiu, jest bardzo wartościowe. Chcielibyśmy was z tym inspirować. Mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć na końcu. Trochę się rozgadałem. Nie w ogóle, nie, Adam.
W ogóle to nie, jest... cały bajer w podcaście, wydaje mi się, polega na tym, że można się nie ograniczać. Właśnie, ale to jest odpowiedź na to, musi być równowaga. Tak. Wcześniej wy więcej mówiliście, teraz ja trochę, wybaczcie na koniec, ale chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo jak już wcześniej wspomniałem, ostatnio zaczęliśmy więcej wydawać książek, co pewnie zauważyliście. Natomiast jeśli myślę sobie o podcaście i to, co teraz się tutaj zaczyna, to dla mnie jest taki powrót do rdzenia naszej działalności, czyli do rdzenia RTCK i można by tak było powiedzieć do naszego DNA, dlatego że początek firmy jest związany z wydawaniem treści do słuchania. Zaczęło się to od płyt, czyli od działalności muzycznej w pamiętnej firmie Mo Records, która teraz została zmieniona na RTCK. Od konferencji, począwszy od Fabiana Błaszkiewicza, przez ojca Adama Szustaka, księdza Pawlukiewicza, czy do naszych najnowszych autorów, czyli na przykład Marcina Jakimowicza, czy Olka Bańki. Wszystko to do tej pory były w większości treści do słuchania. Jak tutaj zaczęliśmy tą audycję od przytoczenia listu do Rzymian, czyli wiara rodzi się z tego, co się słyszy, to jest to, do czego was chcielibyśmy tutaj zachęcać. A mam nadzieję, że tej wiary poprzez te treści, poprzez to, co będziemy dla was przygotować, będziecie uświadczać więcej. Może tutaj postawię kropkę, bo dużo już mówię. Adam, mam nadzieję, że to jest trzy kropek, że trzy tak kropek, naprawdę dokładnie. Rozgadamy się w najbliższym możliwym odcinku. Słuchajcie, gdybyśmy byli zbyt drętwi, to też dawajcie znać, bo w tym feedbacku, o który prosił Kamil, bo mamy nadzieję, że poza tym, że opowiemy wam o naszym przeżyciu tych treści, to też, że będziemy mieli czas na to, żeby troszkę okrasić to wszystko dawką humoru, żeby droga do pracy, z pracy oraz te legendarne prace domowe były dla was przyjemnością, a my będziemy się starać, żeby te treści były sensowne. No co, chłopaki, kończymy chyba na dzisiaj, nie? Bóg zapłać? Kończymy. Bóg zapłać. Dziękujemy. Ciekawe, co Pan Bóg z Maxem Kolbe planuje na zaś. Miejcie dobry dzień. Do wszystkiego dobrego. Usłyszenia. Do widzenia. Hej. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ten podcast był dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A ty, co tak naprawdę kochasz?